ponosimy wrzesień, październik. W tym objęciu, jak Państwo wiecie, mieszkają dwie rodziny i te rodziny z pewnością będą chciały te mieszkania wykupić. Natomiast pomiędzy jednym a drugim mieszkaniem jest taka ta stara poczekalnia. To jest pomieszczenie mniej więcej 40 metrów kwadratowych. I myślę sobie, że możliwości są następujące. Możemy to pomieszczenie zaadoptować na mieszkanie i sprzedać, czy to z wolnej ręki, czy po prostu kogoś tam zasiedlić. A możemy to pomieszczenie wykorzystać właśnie na coś takiego, gdzie wszelkie organizacje, które znajdują się na terenie naszej gminy, mogłyby się spotykać. Jakby kierunek też myślę, że radni powinni mi wskazać. Czy uważacie Państwo, że powinniśmy iść w kierunku jak gdyby pomieszczenia mieszkalnego, żeby to komuś potem dać, sprzedać, czy też w kierunku pomieszczenia, gdzie moglibyśmy stworzyć, nazwijmy to, taką listę pamięci. Wiemy o tym doskonale, że swego czasu bardzo zabiegali o to, byli kolejarze, aby móc właśnie taką listę tej pamięci kolei wąskotorowej stworzyć. Można byłoby, krótko mówiąc, takie pomieszczenie uczynić pomieszczenie wielofunkcyjnym, gdzie będzie można się spotykać przy na przykład koło rentistów. Akurat zwracam uwagę, że jest to pomieszczenie na parterze, więc jakby bariery architektoniczne też tutaj nie istnieją. Czy mogłoby to być właśnie miejsce spotkań dla tych byłych kolejarzy, czy mogłoby to być miejsce, w którym moglibyśmy uczynić jakiś tam fragment Izby Pamięci związany z historią naszego miasteczka i tutaj jesteśmy akurat po kilku rozmowach z byłymi mieszkańcami tymi niemieckimi, którzy bardzo chętnie przekażą różnego rodzaju pamiątki, fotografie, które byśmy mogli tam wyeksponować. Oczywiście pomieszczenie to wymaga remontu. Ja nie mówię, że tam wpuścimy kogoś od tak, z dnia na dzień. Na pewno trzeba przemyśleć kwestię, jak to zaprojektować, trzeba było przemyśleć kwestię jakiegoś węzła sanitarnego, no bo to wiadomo, że musi być toaleta i musi być jakiś tam, powiedzmy sobie, mini aneks kuchenny, żeby tak jak pani radna mówi, zrobić sobie herbatę czy kawę i przy kawałku ciastka sobie usiąść i porozmawiać. Jeszcze ktoś musiałby się tym wreszcie trzeba tam zrobić ogrzewanie i myślę, że najsensowniejszym jest oczywiście ogrzewanie gazowe, gdzie jest to w miarę bezobsługowe. Więc ja na chwilę obecną rozważam taką właśnie możliwość. Tym bardziej, że w tej nowej perspektywie unijnej, tym bardziej, jeśli chciałaby się na przykład zaangażować, to jakaś właśnie organizacja pozarządowa, moglibyśmy wspólnie przy jakimś współdziałaniu gmina i jakaś organizacja samorządowa pozarządowa napisać projekt, który by pozwolił nam na wyremontowanie tego obiektu, wyposażenie tego obiektu i właśnie udostępnienie go wszelkim możliwym podmiotom, organizacjom pozarządowym, żeby mogły się tam spotykać. Myślę, że to nie jest aż tak strasznie daleko od miasta, a wracając do tej straży pożarnej, na pewno by się nadawało o wiele lepiej, choćby z powodu tych barier architektonicznych, których tam po prostu nie ma. I jeszcze słowo na temat straży pożarnej. Pani Rada, proszę mi wierzyć, ale większość pracy, która została wykonana na tym obiekcie, jeśli mówimy o świetlicy, to była praca strażaków. To była praca strażaków, ich poza czasem pracy zawodowej. Większość materiałów to pochodziła z ich pieniędzy. To oni starali się o większość tych materiałów. Oczywiście była tam pomoc gminy, z tego co wiem, to była tam kwestia tego, że dostali jakieś pieniądze też na to, żeby zakupić płytki. Ale poza tym to przede wszystkim praca samych strażaków i sponsorzy, którzy wyposażyli chociażby kuchnię i tak dalej, i tak dalej. No a już reasumując, to ten obiekt w dalszym ciągu nie jest skończony i choćby z tego powodu trudno tam wprowadzać ludzi. I tyle na tym temacie mówię. Dziękuję. Proszę bardzo, pani radna. Ja się do tego programu właśnie współpracy gminy Ilisko z organizacjami pozarządowymi na rok 2016. Czytając ubiegłoroczny ten program, to tak jakbym czytała ubiegłoroczny, który był przeznaczony do realizacji na ten rok. I teraz pytanie do pana burmistrza. Program jest adresowany do zakładów opiekuńczych, to jest w trzecim punkcie. Czy na naszym terenie istnieją takie zakłady opiekuńcze? To jest przecież Trójka Rzymska. Trójka Rzymska. Czy takie zakłady opiekuńcze istnieją na naszym terenie?
Dalej mam pytanie. Też było planowane. Może pani radna po kolei, bo tak powiem, tak, nam się to rozumie. Pani radna, zwracam uwagę, tam są takie dwie literki na przykład. I no ja tak, nie wykluczam, że takie organizacje powstaną, natomiast program ma być uniwersalny. Dlatego też wracając do jakby pierwszego zdania, które pani pozwoliła sobie tutaj wygłosić, no nie zmieniły się nasze cele. W dalszym ciągu chcemy działać na niwie charytatywnej, pomocy zdrowia, na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz edukacji i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Więc no, nie spodziewałbym się, żeby w tym programie nagle znalazło się zupełnie coś innego niż było w zeszłym roku. Ma ten program znamiona uniwersalności. Dopiero się nam stawi. Dobrze, teraz chciałam zapytać, czy przez ten rok, a więc 2015, zlikwidowano jakąkolwiek barierę architektoniczną lub dostosowano budynki użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych. Skoro były takie plany na rok 2015. Ja raz jeszcze zwrócę uwagę pani radnej na to, co mamy w tytule uchwały. Program współpracy gminy Nisko z organizacjami pozarządowymi. Więc jakby to pytanie jest trochę nie na prawo. Natomiast jeśli chodzi o zbudowanie tych barier, budując chociażby chodnik na ulicach Lunarskiej i Poprzecznej, były tam robione właśnie tego typu odjazdy, że tak powiem, nie wiem jak to fachowo się nazywa, ale takie obniżenia. Zresztą to wynikało też z tego, że nawet inspektor nadzoru, który nadzorował tą inwestycję na okazjach, który wyglądał, żeby to było. Nawet okazało się, że w jednym miejscu było to zrobione niedostatecznie dobrze i musieliśmy poprawić, żeby te bariery architektoniczne jakby zniwelować. Także tam, gdzie przeprowadzamy jakąś inwestycję, no niestety nie przeprowadzamy jej za tyle dużo, aby było tego rzeczywiście, żeby się z tego cieszyć, tam mamy na uwadze to, żeby te bariery architektoniczne niwelować. A czy myśli pan, żeby zlikwidować na przykład barierę właśnie tą architektoniczną w urzędzie gminy? Bo tu dostanie się do jakiegokolwiek urzędnika dla osoby niepełnosprawnej, no ale niestety wiąże się z tym. Sytuacja jest o tyle utrudniona, że wejście do urzędu naszego jest dość wąskie. I teraz trudno się nad tym trzeba zastanowić. Ja akurat nie jestem architektem, fachowcem tej dziedzinie budowlanej, ale w tej sytuacji być może trzeba było rzeczywiście porozmawiać z budowlańcem, który by nam wskazał możliwość takiego czegoś. No u nas te schody niestety są strome. No i tego nie zmienimy, budynku nie zmienimy, nie zbudujemy nowego urzędu gminy, no bo nie ma też chyba takiej potrzeby, uważam. Natomiast zawsze, pani radna, jest taka możliwość, żeby dany pracownik zszedł do osoby, która stoi gdzieś tam na dworze i oczekuje na jego pomoc. Zresztą niejednokrotnie nasi pracownicy spotykują się i jadą do mieszkańców. Do nich, do domu jadą po prostu. Taka sytuacja ma bardzo częste miejsce, zresztą ja sam często jadę gdzieś do kogoś, bo jest jakaś sytuacja, jakiś problem i w ten sposób robimy. Dlatego bym nawet powiedział, że zachęcam takich mieszkańców, którzy mają kłopot z tym, aby chociażby przy łamaniu tych barier architektonicznych, żeby do nas telefonowali i w miarę potrzebne możliwości będziemy starali się wychodzić na przeciw. Wieku, panie burmistrzu, nie chcemy ludzi starszych i niedołężnych zamiast jak 40 lat. No, ale ja to nie mówię, nie tylko to żeby było, żeby ci ludzie otwierali się na zewnątrz. Pani radna, znajdzie w budżecie pieniądze na windę, to zamontujemy. To już złośliwe. Proszę swoje uwagi, jesteśmy radnymi, możemy sobie mówić co chcemy. I proszę sobie się zachowywać. Ja w swoim imieniu nie mówię, ja mówię w imieniu ludzi starszych, których mamy coraz więcej w naszej gminie, ludzi niepełnosprawnych. Ja w swoim imieniu nie występuję tutaj na sesji. Na razie dzięki Bogu jestem na tyle sprawna, że nie muszę korzystać z podjazdów. Ale... Dlatego pani radna, tak jak powiedziałem, w związku z tym, że żyjemy w wieku XXI, nasi urzędnicy są coraz bardziej otwarci na potrzeby mieszkańców i jeśli będziemy mieli takie zgłoszenia, żeby dojechać czy do nich wyjść tutaj na dziedziniec, to na pewno będziemy to robić. Natomiast z punktu widzenia architektonicznego, ja nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, czy jest możliwe, żeby takie bariery złamać. Zapytam fachowców o to, czy jest to możliwe. Natomiast na pewno nie zmienimy tego budynku, nie przebudujemy go w jakiś drastyczny sposób, nie wbudujemy nowej siedziby Urzędu Gminy. Co do tego nie ma możliwości.
A taki postulat był w poprzedniej kadencji. Żeby zmienić jeszcze. A wybudować. No to myślę, że jest to daleko posunięte ekstrawagancje. Jeszcze mam tutaj do punktu 10 w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. Na jakiej zasadzie upowszechnia się wiedzę i umiejętności na rzecz obronności państwa, ratownictwa i ochrony ludności? Czy jakieś szkolenia były prowadzone w tym roku lub pogadanki? Bo no niestety to jest też temat bardzo ważny ratownictwa i ochrony ludności oraz obronność państwa. Zauważona jest, jeśli chodzi o ratownictwo, bynajmniej stała, że tak powiem, urówcza praca z strażaków, którzy jeśli jest czy zapotrzebowanie, czy możliwość, czy się szkolą w tym kierunku. Jeśli chodzi o obronność państwa, pracownik gminy jest również, że tak powiem, wtedy, kiedy mamy szkolenie związane z takimi rzeczami, jak gdyby szkolony. Jeśli chodzi, wracając do tego ratownictwa, choćby w tym roku, kiedy obchodzono Dzień Strażaka, były zorganizowane przez naszych strażaków pokazy ratownictwa i medyczne, proszę. W trakcie trwania Wielkiej Orkiestry Pomocy również były zorganizowane pokazy ratownictwa medycznego. Z całą pewnością taka działalność, która zresztą wynika też z programu kształcenia, na chwilę obecną prowadzona jest w naszej szkole, więc myślę, że tutaj spełniamy te kryteria. Jeśli Pani Rada uważa, że mamy za mało tego typu działalności, to proszę zaproponować może, jak Pani Rada widziała uwszechnianie wiedzy właśnie w tym zakresie. I jeszcze wysokość środków przeznaczonych na realizację programu, bo tu tylko ta wysokość, te środki przeznaczono w trzech dziedzinach, a więc organizacji świetlic, upowszechnienia kultury fizycznej, sportu i ekologii. A mamy tutaj tych priorytetowych zadań publicznych aż 23. Pytam, dlaczego tylko na te trzy dziedziny zostały rozpracowane? Przekazujemy pieniądze na to, co... Znaczy, pierwsze może na tyle, na ile u nas stać. I chyba nie jest to dla Pani Rady nowością żadną, że nasza gmina jest w dość trudnej sytuacji finansowej. Więc staramy się finansować te rzeczy, które są jakby najpotrzebniejsze i obejmując swoim zasięgiem jakby największą grupę mieszkańców, tutaj oczywiście mam na myśli głównie dzieci. I tak długo jak sytuacja finansowa gminy jest trudna, tak długo nie będziemy mogli sobie pozwolić na jakiś wybujały rozwój kultury czy nie wiem czego. Poza tym mamy ośrodek kultury, który jakby tą kulturę jest zobligowany planować. I wreszcie po trzecie, ja też o tym wielokrotnie mówiłem, akurat organizacje pozarządowe mają możliwość, czy to w poprzedniej perspektywie unijnego rozdania tego budżetu, czy w tej pozyskiwania pieniędzy na swoją działalność statutową. I ja bardzo zachęcam do tego, żeby z tych możliwości korzystać. Możliwości, które posiadają organizacje pozarządowe, są o wiele bardziej korzystne niż te, które posiadają jednostki samorządu terytorialnego, ponieważ niejednokrotnie środki, które mogą pozyskać te organizacje, dochodzą do wręcz 100% wartości projektu. W gminie naszej jest pracownik, który może ewentualnie takie organizacje wspierać przy pisaniu wniosku, przy wskazywaniu różnego rodzaju możliwości. Myśmy też zresztą mieli w zeszłym tygodniu nawet na takim szkoleniu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich właśnie po to, żeby być na bieżąco i właśnie po to, żeby mniej więcej wiedzieć, gdzie i z jakiego tytułu można te pieniądze pozyskiwać. Wracając do sensu Pani pytania, no tyle, ile możemy, tyle ułożymy na te cele. Więcej po prostu nie możemy. Bo tu jest dużo właśnie na rzecz mniejszości narodowej, ochrony, promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Właśnie to są takie priorytetowe zadania publiczne, bardzo pięknie tak opracowane, a tu tylko pieniążki i się okazuje, że... No tak, Pani Rada, to ja wejdę w słowo. Nie tylko na te trzy. Wejdę w słowo. Na tym polega właśnie społeczeństwo obywatelskie, że to obywatele biorą sprawy w swoje ręce, nie gminy. Gmina ma ich wspierać. Jeśli do mnie przychodzi na przykład
ktoś i mówi mi, najlepiej jakiejś organizacji pozarządowa właśnie, że ma taki pomysł, możemy zrobić to czy tamto, to ja ze swojej strony, służąc jakby tymi naszymi możliwościami, mogę kogoś takiego wesprzeć. Ale to nie jest moje zadanie, że ja poszedł do tego X i powiedział mu, słuchaj, zrób takie stowarzyszenie, a ja ci z tym pomogę. No to nie w ten sposób. To odwrotnie. I my staramy się, no ja nie wiem, komu jeszcze chyba nigdy tutaj, jeśli ktoś przyszedł ze stowarzyszenia i odmówiłem wsparcia jakiegokolwiek, to jakiekolwiek by o mnie ktoś nie prosił. Natomiast na pewno wszystkim, którzy do mnie przychodzą, nie mogę dać pieniędzy tyle, ile oni by chcieli, bo ich po prostu nie ma. Tak, tylko panie burmistrzu, w ubiegłym roku było tych środków przeznaczonych też na te trzy. Na realizację programu w tych trzech punktach i było ponad, jeżeli dobrze obliczyłam, przeznaczonych ponad 200 tysięcy, a w tym roku, jeżeli dobrze policzyłam, to jest 170 tysięcy. Odrobione zostały chyba świetlice, ogniska środowiskowe. Panie Radna, w zeszłym roku z tytułu usługi zadłużenia nasza gmina płaciła około 60 tysięcy, a w tym roku około 360 tysięcy. Tak to wygląda. Poradzam sobie świetlicę? Jeszcze pytam. To dlaczego ja bym sobie nie poradzić? Przez panią kontakcie z zarządem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Oczywiście dotacja, którą w tej chwili otrzyma Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, będzie mniejsza. Natomiast prowadzimy rozmowy z panem prezesem i z panią prezes. Właśnie po to, żeby jakby zachęcić, też zapewnić o naszym wsparciu możliwie na każdym polu, żeby te siedzice jednak w naszym ciągu działały. Na chwilę obecną nie widzę takiego zagrożenia, żeby siedzice na naszym terenie nie miały działać. Zresztą decyzja ostateczna nie należy do mnie, tylko należy do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. To oni decydują, czy chcą działać, czy nie chcą działać. Z tego co wiem, dziękuję. Dziękuję. Pani radna Białoszewska jeszcze. Proszę państwa, jedną z osób i stowarzyszeń, które napisały, bo kiedy były konsultacje do gminy, jest między innymi stowarzyszenie, które reprezentuję. I w miesiącu styczniu, jak państwo pamiętacie, 30 grudnia zatwierdzaliśmy plany na rok bieżący. Wtedy powiedziałam, że ja uważam, pan burmistrz podtrzymał, że przewodniczący rady, pan Szafran się wtedy ogłuszył, że to nie do przewodniczącego należy, tylko do burmistrza, żeby ten program, który zatwierdzamy, który ma być realizowany, który chcemy, żeby był realizowany, to jest zwany przez organizację pozarządową. I żeby był również udział tych organizacji przy tworzeniu tego programu współpracy. Pan burmistrz nie spotkał się w tym roku z organizacjami, nie poprosił nas tutaj. Jedyne konsultacje tam od 2 do 16, wywieszenie tylko. Ja myślę, że jeżeli chcemy budować, tak jak tutaj napisaliśmy, społeczeństwo obywatelskie, takie, które ma pomysły, które chce realizować, to ja jeszcze raz do pana burmistrza zgłaszam, proszę zorganizować spotkanie tych stowarzyszeń, które działają na naszym terenie, zarządów, żebyśmy razem usiedli przy stole i porozmawiali, co razem możemy zrobić. Może razem stowarzyszenia będą mogły działać. Ja uważam, że dzisiaj w ludziach drzemie tyle potencjału i należy go wykorzystać. Stowarzyszeń, które są u nas zarejestrowane, panie burmistrzu, jest 20 kilka, jak kiedyś gdzieś tam wyczytałam. Już nie mówię o tych w KRS-ie, ale również tych, które są tylko zarejestrowane u starosty. I dzisiaj ten udział podmiotów, żeby ten program mógł być zrealizowany, dlatego też wnosiłam i jeszcze raz wnoszę do radnych, aby po punkcie, jak państwo macie program, tam gdzie są te pieniądze wymienione, w tym dużym dziesiątce w zakresie organizacji świetlic jest 40 tysięcy, w zakresie upowszechniania sportu, kultury fizycznej i sportu 100 tysięcy, w zakresie ekologii 30 tysięcy. Wprowadzić punkt,
w zakresie uzupełnienia wkładów własnych dla organizacji pozarządowych jako wkład własny w realizację projektów, o które będą się ubiegać stowarzyszenia z terenu gminy Imsko w kwocie 10 tysięcy. Dzisiaj projekty, które są również z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, nie zawsze są to konkursy, czyli takie, które dają dotację 100%. Trzeba mieć wkład własny 5%, 10%. Jeżeli się występuje o 10 tysięcy, trzeba mieć 1000 zł. No, w większości jest to bariera dla organizacji, które dopiero zaczęły działać, do przeskoczenia. Byłyśmy na 5 osób z naszego stowarzyszenia, byliśmy na szkoleniu z przedstawicielem organizacji pozarządowych ministerstwa w Szczecinie 2 miesiące temu, gdzie wprost powiedziano nam, że powinniście Państwo wnosić do tych programów, aby były takie zapisy, że uzupełnienie wkładów własnych dla projektów, które będą zgodne z zadaniami priorytetowymi, które tu są wymienione, nie jakieś tam wymyślone i nie wiadomo jakich. Ja do Państwa wnoszę. Ja nie mam nic przeciwko temu, że na kulturę fizyczną i sport, czyli czytaj LZS i na Misko i chyba Taikyo, tak? Oni jedni dostają 10, jedni 90. Ja tylko w tej chwili tak powiedziałam, ja nie mam pojęcia, jaki jest podział środków. Otrzymują. Natomiast uważamy, że w ten sport trzeba inwestować. Ja nie mam nic przeciwko sportowi, bo trzeba to utrzymywać. Ale czy jedną organizację należy na tyle faworyzować, że otrzymuje 90 tysięcy, czy 50, czy ileś tam. Natomiast dla innych organizacji w innych dziedzinach, które można by było również to pokazać, że i włączyć ludzi, żeby chcieli działać. Również przecież wszystkie organizacje społeczne działają w ramach wolontariatu. Nikt nam za to nie płaci. Jeszcze oprócz tego, że poświęcamy własny czas, poświęcamy własne pieniądze, chcemy coś robić, tak? Nie chcemy siedzieć. Ja nie chcę narzekać dzisiaj, że nic się nie da, bo ja nie należę do tych osób. My jako młoda organizacja napisałyśmy projekt, dostałyśmy pieniądze, rozliczyłyśmy projekt, ale dzisiaj oczekujemy też, ja nie tylko ja sama, ale oczekujemy my, jako jesteśmy społeczeństwem, które według mojej oceny jest w dalszym ciągu podzielone. I proszę Pana Burmistrza, żeby te podziały wreszcie przestały być. Proszę zaprosić wszystkie organizacje, te, które są u nas, żebyśmy mogli jakby ten program przedyskutować, ale również pokazać, co możemy w tym roku w ramach tego programu zrobić. I co do meritum już sprawy i to, co jest zapisane. Uchwała, która była jakby dołączona do programu tego, który miał być oceniany i propozycje nasze, była zupełnie inna niż tą, którą w tej chwili Państwo nam, Pan Burmistrz nam przedstawił. Uchwala się tu program, powierza się burmistrzowi, natomiast w tej chwili zostały jakby wpisane dodatkowe dwa punkty. Chciałabym, żeby Pan Burmistrz powiedział, dlaczego tak zostało wpisane. Paragraf drugi, czyli wszystkie kwoty zapisane w załączniku mają charakter szacunkowy i mogą zostać skorygowane w zależności od możliwości finansowych gminy Imsko. I jakie zadania są niezakończone, jeżeli wpisaliśmy tutaj paragraf 3 w tej uchwale? To by było moje pierwsze pytanie. I drugie pytanie, o której tutaj koleżanki już mówiły, ale chciałabym, żebyśmy, proszę Państwa, dopisali w punkcie trzecim, zakres przedmiotowy działania. Ja bardzo proszę, żeby na przyszłość były wynumerowane strony, bo wtedy łatwiej nam wszystkim. W punkcie trzecim, czyli zakres przedmiotowy przewidziany do realizacji w 2016, w punkcie trzecim wpisać w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów. I mam jeszcze pytanie, czy faktycznie nam chodziło o konkursy językowe, czy kursy językowe? W
punkcie czwartym. W zakresie nauki i edukacji. Tak. Czy konkursy, czy kursy? No. I to, co dotyczy promocji, jeżeli wymieniamy kredo, to proszę, żebyśmy w tym punkcie dopisali sekstet i zespoły dziecięce. Ponieważ one też promują gminę Mińsko, a tak wygląda tylko kur kredo, że... Proszę? Zespołów artystycznych działających na tej właśnie, albo zespoły artystyczne, albo... No bo jednych wymieniamy, drugich nie wymieniamy. Uogólnić. I proszę Państwa... Teraz ja. No tak. Ponieważ w poprzednim programie było bardzo szczegółowo opisane, w jaki sposób oferty, które będą wpływały, będą rozpatrywane. W tej chwili natomiast w ostatnich wszystkich punktach nie określono, pisze tylko się, komisja konkursowa dokonuje oceny złożonych ofert według kryteriów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, więc tego jakby nie ma. I jeszcze jeden punkt, który mnie zaniepokoił, jakbym powiedziała, to jest punkt drugi, ostatni jakby na końcówce tego programu, że na wniosek organizacji burmistrz może zlecić tej organizacji realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert w przypadkach i na zasadach określonych w paragrafie artykułu 19a ustawy. Panie burmistrzu, ja rozumiem, że czy pan wie, jaki jest ten, pamięta pan, jaki jest punkt 19a tej ustawy? Bo artykuł 19, czy my w ogóle takie przewidujemy, artykuł 19a ustawy mówi, że właściwie z wolnej ręki 10 tysięcy, 90 gmin na realizację, 7 gmin na BIP-ie. Tak możemy sobie rozdawać, komu chcemy. I właściwie prawie wcale nie musi być konkursu. I ostatnie moje pytanie. Czy organizacje te, które otrzymują pieniądze, jest ogłaszany konkurs? Jak spływają oferty? Kto jest w komisji konkursowej i ocenia te oferty, w jaki sposób są te pieniądze przydzielane i rozliczane? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Właśnie dlatego wolę, żeby zawsze odpowiadać od razu na pytanie, bo teraz się tak mówiłem, muszę powiedzieć, bardzo mam wszystko było ogólne. Ja odpowiem może bardziej ogólnie na to wszystko, co pani powiedziała i poproszę pani sekretarza, żeby odnieść się do szczegółów, co tych pani powiedzmy. Spotykam się z organizacjami pozarządowymi, które się do mnie zgłaszają i z nimi po prostu rozmawiam. Natomiast jeśli pani radna uważa, że należy takie spotkanie zrobić wszystkich organizacji. Zarządu, wiadomo. To ja postaram się o zorganizowanie takiego spotkania, postaram się wysłać zaproszenia do wszystkich stowarzyszeń istniejących na naszym terenie i przeprowadzić z nimi konsultacje do tego, powiedzmy sobie, programu, ale ogólnie na temat, powiedzmy sobie, i wizji działalności. Z tego, co jeszcze pamiętam, odnosząc się do paragrafu drugiego, tak, tutaj w samej uchwały. Wszystkie kwoty zapisane w załączniku mają charakter czasowy i nie mogą zostać skorygowane w najwyższych możliwości finansowych gminy Mińsko. Dla mnie jest to tak oczywiste jak słońce. Wynika to, krótko mówiąc, z naszej sytuacji finansowej. To po pierwsze. Po drugie, jeśli mówimy chociażby o tych 100 tysiącach na sport, szacujemy, że mamy takie pieniądze. Na chwilę obecną, proszę, sama pani radna powiedziała, ja też nie wiem, jaki jest jeszcze podział tych środków na temat tej działalności sportowej, bo akurat jutro jestem umówiony z prezesem dwóch tych stowarzyszeń, które do mnie wystąpiły z pismami o te właśnie pieniądze na działalność, którą oni prowadzą i będę z nimi rozmawiał, dlatego trudno mi było powiedzieć, napisać tym bardziej w tym programie, że dana organizacja zostanie tyle, a tyle, a nie tylko. Szacunkowo określamy, że tyle mamy i tyle możemy gdzieś tam im przyznać, a to, że zależy od możliwości finansowej gminy, no to jest oczywiste. Jeśli nie będziemy mieli pieniądze na to, żeby, nie wiem, zapraszać na zakup paliwa,
na pewno nie będziemy finansowali stowarzyszeniu takiemu czy innemu jego działalności statutowej, bo najpierw musimy wykonywać to, co wykonywać musimy. I tutaj ja mam inaczej na to odpowiedzieć. Sytuacja finansowa, chociażby... Panie Burmistrzu, tego... ja nie o to chodziło, tylko tak, ogłasza pan konkurs na działalność.